Witam, mam nowe pożywionko dla moich wiewióreczek. No brokuł jak brokuł, nie będę się specjalnie rozwodził nad nim. Czytałem właśnie, że lubią brokuł, więc wziąłem wczoraj, kupiłem. Natomiast przyszła do mnie paczka z robaczkami. Mącznik suszony. Podobno jedzą. Tak jak mówię, podobno, bo to znowu gdzieś tam wyczytałem sobie. Ale myślę, że na pewno trzeba by to podawać. Są to larwy, które tu pewno będzie wyraźnie widać. Przede wszystkim białko zwierzęce. Wiadomo, wiewiórka w naturze sobie znajdzie, czy jajko, czy pisklaczka, czy robaczka, czy jakiegoś innego owada. Natomiast zamknięta wolierce niestety nie ma dojścia do tego, a potrzebuje jednak tego białka. Kupiłem, zobaczymy, zaraz będziemy dawać. No są wiewiórki już z brokułkiem. Ciekawe, czy się zainteresuje. No i widzę, orzeszka je. Także brokułek jak gdyby. Aha. A tu mój palec. Próbuję. Aha. Trzymaj. Widzę palce, wąchasz. Się boję. A, widzę, że... Czekaj, pokażemy ci zaraz larwy. Chodź, mała. Wąchaj. Co to jest? Chodź. No ciekawy jestem, czy w ogóle. Wiesz co, patrz, tutaj ci dam dwie miseczki. Tak szczerze, to... A tutaj będzie dobrze, że się woli wziąć do ręki. No ale chyba próbuję. Dawaj. Jednego nie. Masz. O, i chyba tych larw to ona nie chce. Może samczyk. Chcesz? No podejdź, podejdź. Widzę, to takie przysmaki, że sam będę jadł. Już widzę brokuł. Już widzę larwy mącznika. Jajeczka z przepiórek. Wszystko przysmaki widzę. Na tych fejsach takie bzdury piszą, że była mała. A nie, wzięła. Brokułka wzięła, mam to udokumentowane przynajmniej. Więc się niczym nie zainteresowała. Widzieliście i brokuł, i te larwy, nie bardzo. Jak do mnie tutaj latasz? Masz szyszeczkę. Myślę, że szyszka bardziej ich zadowoli. Jest trochę za duża dla niej. O, ławeczka mnie nie może utrzymać. I trochę za duża, musiałbym w ręku jej przytrzymywać ją. Może ciężka dla niej. Włożę do miseczki, ale tu spróbuję dać samczykowi. Nie bój się, trzymaj. Oj, wystraszyłem go tylko.